Jako pierwszy referat swój wygłosi pan dr Sebastian Pionkowski, który reprezentuje Instytut Pamięci Narodowej Delegaturę w Radomiu. Pan dr Pionkowski zajmuje się szeroko rozumianą tematyką okupacyjną, głównie w dystrykcie radomskim. Jest autorem licznych monografii i artykułów także na temat spraw żydowskich na tym terytorium. Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu. Jest mi miło, że znalazłem się w tej pięknej sali. Co więcej, jestem pierwszym prelegentem. Dziękuję państwu za obecność. Szanowni państwo, wiele lat temu miałem okazję po raz pierwszy pochylić się nad historią Naczelnej Rady Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego. Nasze dzisiejsze spotkanie było asumptem, zachętą do tego, żeby do tej tematyki powrócić i spojrzeć na nią z nieco innej perspektywy. Mam nadzieję, że za chwilę ruszy prezentacja. Zobaczą państwo zdjęcia i członków Radomskiej Rady. Wybaczą państwo, to będzie trochę niepoprawnie, ale ja na potrzeby referatu będę używał wymiennie pojęć Rada Starszych, Judenrat, ale także fotografie pracowników, urzędników zatrudnionych w Naczelnej Radzie Starszych. Radom ma akurat to szczęście, że zachowały się dokumenty personalne, co prawda arkusze ewidencyjne, niezbyt bogate merytorycznie. Około 130 osób pracujących w radomskim Judenracie. Moim zdaniem jest to komplet pracowników i to, że posiadamy komplet z tego typu materiałów pozwala na postawienie pewnych tez i dokonanie pewnych choćby niezbyt wnikliwych, bo te materiały, właściwie wnioski o wydanie dowodów osobistych, one pod względem merytorycznym są niestety nie tak pełne, jakbyśmy dzisiaj po latach chcieli. Zacznę, proszę państwa, jednak od samej Rady, bo chciałbym państwu opowiedzieć o tej tematyce, skupiając się na trzech wątkach. Rada Starszych, personel urzędniczy Rady i personel instytucji Radzie Podległych. Geneza Naczelnej Rady Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego wiąże się z wydarzeniami mającymi miejsce w Radomiu 6 września 1939 roku. Radom należał do tych dużych ośrodków miejskich, których mieszkańcy w późnych godzinach wieczornych wysłuchali historycznego przemówienia pułkownika Karola Umiastowskiego, szefa propagandy w sztabie naczelnego wodza, który wezwał wszystkich mężczyzn zdolnych do noszenia broni do udania się na prawy brzeg Wisły. Miasto zostało ogarnięte paniką ewakuacyjną i co najmniej kilkanaście tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci rzuciło się na wschód, trafiając następnie na Lubelszczyźnie. Ci, którzy pozostali w Radomiu, Polacy i Żydzi, w tej sytuacji, gdzie zabrakło władz samorządowych, państwowych, gdy zabrakło policji, straży pożarnej, zorganizowali Komitet Pomocy Społecznej i milicję obywatelską, starając się zapewnić choćby elementarny porządek i elementarne bezpieczeństwo w mieście. Kiedy rozpoczęła się okupacja, sekcja żydowska Komitetu Samopomocy Społecznej została wręcz przekształcona w Radę Starszych i mówiąc w pewnym uproszczeniu, już jesienią 1939 roku tę Radę działającą w Radomiu przemianowano na Naczelną Radę Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego. Jak mogę domniemywać, chociaż nigdy nie będziemy mieć co do tego pewności, był to pomysł Karla Lasza, gubernatora dystryktu radomskiego, przyjaciela Hansa Franka, a jeszcze bliższego przyjaciela jego małżonki. Lasz lubił takie dziwne zabiegi wskazujące na jego niezależność. Nierzadko zaskakiwał Hansa Franka pewnymi rozwiązaniami i stworzenie Rady, która była ewenementem, Rady Starszych, która miała kierować całym życiem ludności żydowskiej w dystrykcie, a więc na znacznym obszarze, było czymś niezwykłym. To, że proszę państwa,
radomski Judenrat otrzymał takie kompetencje, nie oznaczało, że z tych kompetencji skorzystał. Nie było możliwości technicznych, aby radomianie kierowali na przykład, czy wywierali jakiś wpływ na życie ludności żydowskiej w Kielcach, Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim czy Tomaszowie Mazowieckim. Lokalne władze niemieckie także tego nie chciały. W aktach przechowywanych w Żydowskim Instytucie Historycznym zachowało się pismo Stadthauptmana Częstochowy, który tamtejszemu Judenratowi nakazuje wręcz bojkotowanie pism spływających z Radomia i niezwracanie na nie uwagi. Kim byli zatem ludzie, którzy weszli w skład Naczelnej Rady Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego? Był to organ 24-osobowy, znamy nazwiska wszystkich członków wchodzących do Rady w momencie jej powstania, a także osób, które pojawiły się w tej Radzie później. Nie chcę Państwa zanudzać nazwiskami czy statystykami, analizować wieku. Powiem bardzo krótko. Znajdujemy tutaj przedstawicieli dwóch środowisk. Po pierwsze przemysłowcy, i to właściciele największych zakładów przemysłowych prywatnych działających w Radomiu, i lekarze. Część z tych osób angażowała się w okresie międzywojennym w pracę społeczną. Niektórzy sympatyzowali z organizacją sionistów ogólnych. Natomiast duża grupa członków Rady koncentrowała swoją działalność przed wojną na zarabianiu pieniędzy i na forum publicznym raczej nie była znana. Najbardziej zaskakującą decyzją był wybór przewodniczącego Rady. Został nim pan, który pojawił się na pierwszym zdjęciu w tej prezentacji, Samuel Józef Diament, właściciel, współwłaściciel odlewni żelaza prowadzonej wspólnie z Jakubem Rosenbergiem. Diament sam pisał w swoim życiorysie, że w okresie międzywojennym właściwie nie był aktywny na polu społecznym. Można, proszę Państwa, domniemywać, że powód wybrania go na przewodniczącego był jeden. Józef Diament był tak naprawdę Polakiem pochodzenia żydowskiego. W latach 20. uzyskał sądową zmianę swych imion Szmul Józef na imiona Samuel Józef. Polskie imiona Stefania i Henryka nosiły jego dwie córki. Diament doskonale mówił po niemiecku, w okresie międzywojennym utrzymywał kontakty z firmami niemieckimi i w związku z tym gubernator Lasz zwrócił na niego uwagę. W jaki sposób, proszę Państwa, kompletowano personel urzędniczy, który, tak jak wspomniałem, moim zdaniem liczył około 130 osób, około 70 zdjęć pracowników radomskiego Judenratu przesuwa się przed Państwa oczami. Jeżeli miałbym spróbować przeanalizować ten temat, wydaje mi się, że wśród pracowników znaleźli się ludzie z dwóch środowisk. Radomska Rada przejęła całkowicie urzędników żydowskiej gminy wyznaniowej w Radomiu, czyli tak zwany rabinat. Sami pracownicy Wydziału Wyznaniowego Rady Starszych pisali o sobie, że są pracownikami radomskiego rabinatu. Tutaj, proszę Państwa, nie dokonano żadnych zmian, natomiast wśród pracowników Rady zabrakło człowieka najważniejszego. Zabrakło rabina Hilla Kestenberga, który to już w końcu lat 30. udał się na wewnętrzną emigrację, wycofał się całkowicie z życia społecznego, poświęcił się studiom judaistycznym. Tak zachowywał się również w okresie okupacji. Właściwie wielu Radomian ujrzało go po raz pierwszy po latach, dopiero w sierpniu 1942 roku, kiedy to wypędzono go z domu w czasie likwidacji getta i zamordowano na jednej z ulic. Zastępowali go w obowiązkach ludzie, którzy za chwilę pojawią się na zdjęciach, jego czterej synowie. Bo i oni to właśnie, zastępując ojca, kierowali Wydziałem Wyznaniowym Rady Starszych. Jeżeli chodzi o inne wydziały, proszę Państwa, nie chcę już z braku czasu omawiać tej całej struktury, ona była rozbudowana.
W tych innych wydziałach zatrudniano osoby no, nieco innych środowisk niż w wydziale wyznaniowym. Jeżeli popatrzymy nawet na adresy zamieszkania, widać, że przedstawiciele Wydziału Wyznaniowego to ludzie mieszkający na terenie tradycyjnej dzielnicy żydowskiej w Radomiu. Jeżeli popatrzymy na personalia pracowników innych struktur, widać, proszę Państwa, że to są osoby podobne do Józefa Diamenta. Ludzie, którzy dzięki pewnej zasobności materialnej, dzięki wykształceniu odeszli z tradycyjnej dzielnicy żydowskiej, zamieszkali w centrum miasta, nierzadko posługiwali się polskimi imionami. Widać to w dokumentach, że osoby, które wypełniają po raz pierwszy wniosek o wydanie dokumentu, dowodu osobistego, posługują się imionami, pisząc o sobie Władysław czy Ludwik. Władze każą im to zmieniać na Wolf czy Lipa, ale ten ślad, proszę Państwa, mówiący o tym, że posługiwano się polskimi imionami, jest tutaj bardzo istotny. Oskarżano Radomską Radę Starszych o to, że istniejąc w okresie okupacji była pewną kliką, pewnym konsorcjum opartym na układach rodzinnych, układach towarzyskich. Jeżeli zajrzymy do dokumentów, ta teza, te zarzuty znajdują w pełni potwierdzenie. Związki między członkami Rady Starszych a pracownikami tej instytucji były bardzo silne. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, urzędnikami Judenratu było wielu synów, wiele córek, wiele sióstr i wielu braci członków Rady. Są też, proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na zachowane źródła wnikliwie, pewne ciekawostki, których tła już nigdy nie zaobserwujemy i nie wyjaśnimy. Na przykład wśród pracowników pojawiają się osoby o różnych personaliach, ale mieszkające w tych samych domach, co wskazuje, że są to być może sąsiedzi, czy też osoby spokrewnione, spowinowacone ze sobą w różnym stopniu. Zobaczą Państwo zresztą bardzo dużo osób o tych samych nazwiskach. Widać, że te więzy rodzinne były bardzo silne. Mimo wszystko, jeżeli przyjrzymy się działalności Rady Starszych, zwłaszcza do momentu powstania dzielnicy zamkniętej w Radomiu, widać, że utrzymała ona ciągłość wielu istniejących przed wojną instytucji, szpital starozakonnych, przytułek dla starców i karek, sierociniec i mimo tego swoistego nepotyzmu, mimo tych układów sprawowała się dobrze, realizując powierzone sobie zadania. Sytuacja, mówię tutaj także o postrzeganiu Judenratu, zmieniła się poważnie, kiedy to działalność rozwinęła Żydowska Samopomoc Społeczna i jej radomska delegatura. Żydowska Samopomoc Społeczna zaczęła przejmować całą pracę opiekuńczą i w tym momencie, kiedy już istniało getto, Judenrat zaczął mieć opinię tak naprawdę instytucji, która nie zajmuje się niczym pożytecznym, a jedynie współpracuje z Niemcami, mając i korzysta z tego w sensie materialnym. Brak czasu, proszę Państwa, nie pozwala mi na pochylenie się nad żydowską służbą porządkową. W tej formacji służyło w Radomiu około 150 mężczyzn. Dane, którymi dysponujemy, pokazują, że byli to w większości ludzie o bardzo niskim poziomie wykształcenia. Przed wojną robotnicy, pracownicy fizyczni, rzemieślnicy. Chyba takich osób właśnie potrzebowano. Komendantem służby porządkowej został w Radomiu Joachim Geiger, brat jednego z członków Rady Starszych, co jeszcze pogłębiało te zarzuty o funkcjonowanie we wzajemnych układach. Judenrat funkcjonował z powodzeniem, jeżeli tak można powiedzieć, do kwietnia 1942 roku. 28 kwietnia Niemcy przeprowadzili aresztowania, aresztując Józefa Diamenta, jego zastępcę Arnolda Meryna, kilku jeszcze członków Rady. W aktach więzienia radomskiego zachowały się ich dokumenty. We wszystkich widnieje ten sam zarzut, ciężkie naruszenie przepisów o gospodarce wojennej. Co to mogło znaczyć?
trudno powiedzieć. W każdym bądź razie i Józef Diament, i jego współpracownicy trafili w miesiąc później transportem do Auschwitz i tam zginęli. Ci, którzy pozostali, niemalże wszyscy, stracili w życie w sierpniu 1942 roku w czasie likwidacji getta. Jeżeli wczytamy się w dokumenty, wynika z nich, że przeżyło tak naprawdę akcję wysiedleńczą, która była masowym mordem, czterech członków Radomskiej Rady Starszych. Byli to wyłącznie lekarze, bo zawód lekarza tutaj był tym czynnikiem, który w czasie wysiedlenia ratował życie. Dwaj z nich, Wolf Finkelstein i Władysław Cung, zginęli w kilka miesięcy później w ramach tak zwanej akcji palestyńskiej, zamordowani na cmentarzu żydowskim w Szydłowcu. Wojny dane było doczekać dwóm członkom Radomskiej Rady Starszych, a mianowicie Chaimowi Szenderowiczowi i Ludwikowi Fastmanowi. Chaim Szenderowicz w 1946 roku został oskarżony o kolaborację z Niemcami. Toczyło się przeciwko niemu postępowanie przed sądem społecznym przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich. Mimo tego, że Chaim Szenderowicz został oczyszczony z zarzutów, w kilka tygodni po zamknięciu sprawy popełnił samobójstwo. Jedyny były członek radomskiego Judenratu, Ludwik Fastman, mieszkał jeszcze przez kilkanaście lat w Polsce, był świadkiem na licznych procesach zbrodniarzy niemieckich, położył duże zasługi w właśnie ściganiu Niemców mających w okresie okupacji związki z radomskim gettem. Nie trafiłem, proszę Państwa, w dokumentach nigdy na żaden ślad mówiący o tym, iż Ludwikowi Fastmanowi ktoś czynił jakieś zarzuty czy uwagi z tego powodu, że zasiadał w składzie Radomskiej Rady Starszych. Raczej jego działalność na polu społecznym, jego działalność jako lekarza w getcie przesłoniła to, iż przez kilka lat w składzie takiej rady się, proszę Państwa, znajdował. Jak można pokrótce chociażby podsumować to, co przed chwilą Państwu powiedziałem? Pojawia się, proszę Państwa, pytanie nawiązujące do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Czy Radomska Rada Starszych, czy jej członkowie, czy jej pracownicy mogą być określeni mianem elity? Bezsprzecznie w realiach okupacyjnych tak. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie była to elita nowa. Poziom zamożności, poziom wykształcenia zarówno członków Rady, jak i pracowników tej instytucji pozwala zaryzykować twierdzenie, że była to elita finansowa przede wszystkim, finansowa miasta Radomia już w okresie międzywojennym. Minusem tej elity, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy lat, było to, że przeważająca większość osób, którzy są bohaterami, które są bohaterami mojego wystąpienia, nie angażowała się w działalność społeczną, charytatywną, oświatową czy kulturalną. Można nawet odnieść wrażenie, że właśnie pomnażanie majątku, zarabianie pieniędzy w okresie międzywojennym, kształcenie dzieci, połączone często z dość silną polonizacją, to były te dziedziny, na których się koncentrowano. Nie wiemy, proszę Państwa, czy były sytuacje, w których proponowano jakimś osobom wejście do rady, te osoby na przykład nie zgadzały się. Na ten temat nie ma żadnych dokumentów. Po pewnym czasie obok Rady Starszych pojawiło się w Radomiu drugie środowisko, które można nazwać właśnie środowiskiem elitarnym. Ci znani radomianie narodowości żydowskiej, którzy nie znaleźli się w Judenracie, weszli w skład Radomskiej Delegatury Żydowskiej Samopomocy Społecznej. I mamy tutaj sytuację nieco inną, jeżeli popatrzymy na działalność radomskiej ŻSS.
to są w większości wypadków ludzie bardzo znani przed wojną, bardzo aktywni, prezesi czy przewodniczący organizacji społecznych, ludzie kierujący szpitalem starozakonnych, sierocińcem, ale ludzie nie mający przełożenia właśnie finansowego, jakbyśmy to ujęli, za nimi nie stał ten kapitał, nie stał przemysł. To także w dużej mierze rzutowało na działalność Radomskiej Delegatury Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Kiedy będę, proszę Państwa, przygotowywał artykuł na potrzeby wydawnictwa pokonferencyjnego, postaram się, proszę Państwa, ująć to wszystko w jakieś tabelki i statystyki, na ile to będzie możliwe. Muszą mi Państwo wybaczyć, że moje dzisiejsze wystąpienie było takim wystąpieniem nieco z lotu ptaka, omawiającym tą tematykę, ale wydawało mi się, że tak będzie to wyglądać przyjaźniej. Nie chciałem Państwa zanudzać listami nazwisk, procentami, ani tabelkami. Także jeżeli kogoś z Państwa ta tematyka zainteresuje, na pewno po jakimś czasie doczekamy się wydarzenia konferencyjnego. Będzie mi miło, jeżeli ktoś z Państwa zechce sięgnąć, zajrzeć do tekstu, który do tego wydawnictwa popełnię. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Myślę, że pojawią się pytania po Twoim referacie. Poproszę pana Łukasza Połomskiego, który wygłosi referat dotyczący elit nowosądeckich Żydów. Pan Łukasz Połomski jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i przygotowuje obecnie rozprawę doktorską w Katedrze Historii XIX wieku dotyczący właśnie społeczności żydowskiej w Nowym Sączu. Dzień dobry Państwu. Na początek mojego wystąpienia kilka słów na temat tego, co było wcześniej, czyli tego, co było przed II wojną światową, ponieważ w moim referacie pragnę się skupić na przemianach, jakie nastąpiły właśnie wśród elit żydowskich Nowego Sącza. Te elity żydowskie Nowego Sącza były budowane od roku 1673, czyli od momentu, kiedy Żydzi zaczęli się w mieście osiedlać. Statystyki ludności były różne, jeżeli chodzi o procenty i udział w społeczności Nowego Sącza, natomiast przed II wojną światową co trzeci mieszkaniec miasta był wyznania mojżeszowego. Samo pojęcie elit przed II wojną światową dla mnie było pojęciem i rozumiem to pojęcie jako zbiór różnorodnych osób, które będą stanowiły wzorce dla reszty społeczeństwa. I te elity przed wojną już w czasach galicyjskich bazowały jakby w trzech kręgach. Krążyły wokół trzech kręgów, trzech środowisk związanych z wolnymi zawodami, z środowiskiem religijnym oraz środowiskiem związanym z majątkami i z finansami. Te wszystkie przemiany już w okresie galicyjskim i w okresie międzywojennym były właśnie spowodowane przede wszystkim tym, że Żydzi zaczęli dostrzegać rolę edukacji także w Nowym Sączu. Tutaj niestety mam troszeczkę procentów, jak się kształtowały wolne zawody w Nowym Sączu. Na przykładzie lekarzy możemy tutaj dostrzec, że Żydzi bardzo chętnie udawali się na studia wyższe w Nowym Sączu, więc była to społeczność, która doceniała wyższe wykształcenie. W 1931 roku 56% lekarzy w Nowym Sączu to byli Żydzi. Podobnie mamy z adwokatami i z przedstawicielami wolnych zawodów. Tutaj mamy mniej więcej po połowie. To jest o tyle istotne, że potem będę się starał prześledzić to ich zachowanie, czy ich pozycję właśnie w czasie II wojny światowej. Jeżeli chodzi o przedstawicieli tych wolnych zawodów, to oni bardzo często angażowali się też w działalność społeczną, w pomoc właśnie najuboższym. Część z Żydów sądeckich należała między innymi do B'nai B'rit, należeli także do wielu organizacji, które były w Nowym Sączu, organizacji takich samopomocowych. Krąg elit związany z majątkami to jest drugi krąg przedwojenny. To jest krąg, który utrwalił troszeczkę taki stereotypowy wizerunek Żyda, który będzie miał bardzo silnie zadziała w czasie II wojny światowej. W Nowym Sączu było kilku wielkich przemysłowców, natomiast więcej osób zajmujących się handlem, finansami, to były osoby, które tak naprawdę miały niewielkie interesy. Tutaj mamy liczbę świadectw przemysłowych wydawanych dla Żydów na
na chwilę przed II wojną światową, czyli świadczy to o tym, że ta społeczność była faktycznie bardzo aktywna na polu właśnie gospodarczym, co także częściowo, nie zawsze, ale częściowo przekładało się na ich życie społeczne, majątkowe. Idąc dalej, najbardziej fanatycznym i trzecim kręgiem to był krąg elit religijnych skupiony wokół dynastii Halberstamów, dynastii wywodzącej się od Chaima Halberstama, cadyka nowosądeckiego, która właśnie od XIX wieku w życiu sądeckich Żydów była bardzo istotna, ponieważ większość Żydów była hasydami w Nowym Sączu. Przed II wojną światową rabini Arie Leib i Markus Halberstam mieli tak naprawdę decydujące słowo, jeżeli chodzi o politykę, kulturę. Kalendarz wszystkich Żydów wyznaczały święta religijne, a sami rabini tworzyli specyficzną atmosferę właśnie hasycką w Nowym Sączu. Skądinąd ta pobożność hasycka była naiwna i prosta, to też rabini mogli bardzo łatwo wpływać na swoich zwolenników. Z Halberstamami tak naprawdę liczyli się także wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza, ich głos był dostrzegalny w całej społeczności. Kiedy wybucha II wojna światowa, rozpoczynają się już ciekawe zachowania elity żydowskiej, która wobec nadciągającej zagłady widziała, co się dzieje, dlatego że już wcześniej, w 1938 roku, elita KHU, gminy wyznaniowej, przyjmowała uchodźców z Niemiec. W 1938 roku Szulim Tencer zadecydował, że tworzy Komitet Pomocy Uchodźcom i ta pomoc sprężnie działała. Natomiast kiedy wybuchła II wojna światowa, wśród samych nowosądeckich Żydów zapanowało olbrzymie zamieszanie. Najbogatsi, w tym właśnie wspominany Szulim Tencer czy znany winiarz Knebl, uciekali na wschód do Związku Radzieckiego. Były to ucieczki bardzo chaotyczne, ucieczki niezorganizowane, w czasie których tak naprawdę zabierano tylko to, co było najpotrzebniejsze i ciągle łudzono się, że wojna, tak jak właśnie twierdził jeden z winiarzy, Knebl, potrwa co najwyżej kilka dni. Większość z nich trafia do ZSRR, ten rozich był tam potem różny. Szulim Tencer, najbogatszy sądecki Żyd, prezes KHU, dożywał swoich ostatnich dni w wielkiej biedzie na Syberii, co właśnie zarejestrowali świadkowie. Decydującym etapem przekształcenia się elit w Nowym Sączu było stworzenie getta. Tutaj mamy dwa getta w Nowym Sączu. To było teoretycznie jedno getto, ale jakby przedzielone na dwie części. Część przy Starym Mieście to była część zamknięta, natomiast część położona już wzdłuż ulicy Lwowskiej, tej, która biegnie od rynku, to była część dla pracujących, tak zwane getto na piekle od nazwy dzielnicy, która się tam mieściła. Naziści w murach getta skupili nowosądeczan, Żydów, ale także mieszkańców innych odległych miast, których przesiedlano, Łodzi, Sieradza i innych miast. Fatalne warunki mieszkaniowe, choroby, głód i ciągły strach jakby przewartościowały czy zmusiły do przewartościowania pojęcia elity. Stare elity nadal jakby funkcjonowały, te, które nie uciekły z Nowego Sącza we wrześniu 1939 roku. Jednak w okresie wojny bardzo istotne, co pan też tutaj powiedział, była sytuacja majątkowa, czyli jakby ten status majątkowy podkreślał rolę elity. Natomiast podniosło się znaczenie oczywiście, co było logiczne, osób współpracujących z Niemcami. Dlatego używanie od teraz w moim wystąpieniu słowa elity będzie raczej takie umowne, bowiem to słowo w czasie II wojny światowej na przykładzie ludności żydowskiej bardzo często zostało wypaczone. Jedyną starą elitą, która trwała w całości praktycznie w Nowym Sączu, to byli rabini i uczeni religijni. Tutaj właśnie mieliśmy rabina Piekielskiego, jednego z przedstawicieli dynastii Halberstamów. To jednak im większość Żydów zarzucała przyjęcie biernej postawy wobec działań okupanta. W ocenie ocalałych nie spełnili swojej roli w godzinie próby i nie sprostali roli przywódczej. Od początku wojny Żydzi doskonale wiedzieli, że będą prześladowani, tymczasem rabini kazali czekać i modlić się. Salomon Lehrer, jeden z rabinów potem po II wojnie światowej, wspominał dramat Markusa Halberstama, ostatniego rabina sądeckiego, który przed masową ucieczką ludzi z Sącza w 1939 roku krzyczał: nie wiem co macie robić, róbcie co uważacie za dobre. Był kompletnie zagubiony. Sam wyjechał do getta w Tarnowie, gdzie podzielił los innych Żydów, został rozstrzelany na Zbilitowskiej Górze.
Okrutną zabawę względem elit religijnych Niemcy urządzili sobie już na początku II wojny światowej, kiedy zgromadzili na rynku najważniejszych miejskich rabinów, w tym Halberstamów. Zaczęli im obcinać brody, podpalać pejsy. To była tak zwana akcja hanukowa, ponieważ to wszystko odbywało się w rejonie czy w okolicy Chanuki, święta Chanuki. W 1941 roku, niedługo potem, szef gestapo nowosądeckiego Heinrich Hammann wybrał 10 najważniejszych rabinów sądeckich i wysłał ich do Oświęcimia po tym, kiedy urządził sobie taki teatr z nimi na rynku i poniżył ich względem swoich wyznawców, jak i ich współwyznawców, ale także pozostałych nowosądeczan. Najważniejszą instytucją w getcie był Judenrat. Judenrat oznaczony jest na tej drugiej mapce numerem 4. Mieścił się w dzielnicy dla Żydów, która była dzielnicą dla pracujących Żydów. Mamy tutaj zdjęcie Judenratu i siedzibę Judenratu. To jest ten budynek, do którego stoi wielka kolejka. Członkami Judenratu byli ludzie głównie średnio zamożni, kupcy i rzemieślnicy. Większość sądeckiego gremium była podporządkowana oczywiście ściśle woli Niemców. Początkowo sądecki Judenrat jest bardzo pozytywnie oceniany przez ocalałych z perspektywy czasu. Samuel Kaufer napisał w swoich wspomnieniach, że stanowiska, że wszystko się zmieniło, kiedy stanowiska kierownicze dostały się w ręce jednostek mało wartościowych, które dla ratowania swej własnej osoby zawsze były gotowe szafować krwią swoich braci. Wyjątkowymi postaciami dla wszystkich ocalałych, i wszyscy tutaj podkreślają prezesów Judenratu, był Jakub Marien i Mendel Eisen, którzy potrafili się sprzeciwiać szefowi gestapo, Heinrichowi Hammannowi. Oczywiście przypłacili to śmiercią w Auschwitz. Zastępcą Mariena był także Aaron Riedler, który też zginął w Auschwitz. Potem zaczynają się kolejni przewodniczący i tutaj mamy jednego z nich, tego grubszego pana na środku, który nazywał się Beckermann. Ci ludzie, którzy byli związani z Judenratem w końcowej fazie jego istnienia, czyli przed likwidacją getta w 1942 roku, to byli ludzie związani ze starymi elitami, czyli to była elita umysłowa i elita majątkowa miasta, która już działała przed wybuchem II wojny światowej. Tutaj zaangażowała się w działalność Judenratu. Judenrat w Nowym Sączu składał się w 25 członków. Współpracował z Jointem i z Żydowską Samopomocą Społeczną, delegatura w Nowym Sączu krakowskiej organizacji. Nadzorował działalność wszystkich placówek w mieście. Organizował czy głównie zabezpieczał przesiedlenia z innych miast, o czym też już wspominałem. No i wszystkie te zakwaterowania były oczywiście pokrywane z kosztów Judenratu. A także zajmował się prowadzeniem dokumentacji, którą niejednokrotnie im bliżej końca możemy to zaobserwować, tym bardziej fałszowano, na przykładzie chociażby aktów zgonu, które wydawano, czy rejestracji w księgach Urzędu Stanu Cywilnego, które jeszcze wtedy prowadzono. Wszyscy urzędnicy jednak nie byli przyjaźni nastawieni do swoich współwyznawców. Czarną kartę zdecydowanie zapisał w dziejach społeczności żydowskiej Żydowski Urząd Pracy. Szczególnie tutaj dwóch panów, Mojżesz Grum i Zach Roper, którzy żądali za łapówki wydawania ważnych dokumentów. Oni działali w tym getcie na piekle, w tym getcie dla pracujących i tam przed likwidacją tej części getta i skupieniem wszystkich w tej części przyrynkowej, zamkniętej, brali powszechnie łapówki. Samuel Kaufer wspominał, że i tak wiedzieli dobrze, co się stanie z Żydami i mimo wszystko te łapówki zabierali. Ludzie związani z wolnymi zawodami angażowali się także w pomoc dla potrzebujących. W Nowym Sączu była Żydowska Samopomoc Społeczna, o której wspominałem, na czele której stał Israel Friedman. Były także kuchnie, które działał sierociniec przy ulicy Zdrojowej, prowadziła go przedwojenna nauczycielka Leonora Reicher i w 1941 roku miała pod swoją opieką aż 400 dzieci. Najbardziej widocznym miejscem, gdzie skupiała się pomoc i działalność elit, był szpital żydowski. Tutaj mam zdjęcie akurat z powodzi w 1934 roku i zdjęcie przedstawiające personel szpitala na moment przed likwidacją getta w 1942 roku. Co ciekawe, szpital żydowski w Nowym Sączu działał od XIX wieku. Został ukończony jego remont dosłownie w sierpniu 1939 roku. Radni miejscy nagle sobie
wymyślili, że chcą tam szpital powszechny. Zaczęły się przepychanki między Kachałem i Radą Miasta Nowego Sącza. W efekcie szpital otworzyli Niemcy 6 października dopiero 1940 roku na terenie getta. To była bardziej działalność prowizoryczna na początku, ale szybko utworzono fundusz szpitala, który składał się jakby składek i zbiórek społecznych właśnie nowosądeckich Żydów. Istniało dobrowolne opodatkowanie się ludności żydowskiej, z której zwolniono najuboższych. Swoje datki ofiarowała regularnie także krakowska żydowska samopomoc, żydowska społeczna samopomoc i Joint. Pierwszym dyrektorem szpitala był okulista Izrael Drilich, potem Izrael Friedman, który też położył wielkie zasługi w działalności tejże instytucji. W szpitalu pracowało oprócz lekarzy także 60 pielęgniarek, więc całkiem sporo. Był także dentysta, okulista. Pod koniec istnienia getta w Nowym Sączu tym szpitalem kierował dr Izrael Zegel. Na warunki getta działalność szpitala była imponująca. Wszystko właśnie dzięki tym datkom od najbogatszych Żydów, którzy pozostali w Nowym Sączu. W 1941 roku przeprowadzono w nim 289 zabiegów, a rok potem 203. Lekarze przyjmowali w budynku szpitalnym, ale udawali się ponadto na wizyty domowe. Prowadzono szczepienia przeciwko durowi brzusznemu i plamistemu. Mało tego, otwierano nowe oddziały. W 1941 roku powiększono izbę zakaźną oraz otwarto poradnie dla niemowląt i kobiet w ciąży przeciw gruźliczom, przeciw jagliczom, chorób wenerycznych i zakupiono nawet lampę kwarcową. Powstała przyszpitalna apteka, która była bardzo ważna z tego punktu widzenia także, że była taką skrzynką kontaktową jakby z tym, co się działo spoza gettem. Nie udało się, ale były takie plany i to dość zaawansowane, uruchomić oddziału chirurgicznego, choć operacje przeprowadzono ciągle, ale w prowizorycznych warunkach. Największa zasługa tego szpitala to jest opanowanie epidemii tyfusu, która wybuchła na piekle w roku 1941-1942. Epidemia tak wystraszyła niemieckiego komisarza miasta, że w styczniu 1942 roku przekazał Judenratowi pieniądze na leczenie Żydów. W tym samym miesiącu zakazano opuszczania dzielnicy Piekło. Na murach miasta pojawiły się afisze Żydzi wszy i tyfus plamisty. Dzięki ofiarności lekarzy opanowano epidemię. Warto zaznaczyć jednak, że wielką ofiarnością odznaczyli się wszyscy sądeccy Żydzi w utrzymywaniu w szpitalach i traktowali to jako autentycznie wspólne dzieło. Więc nie tylko lekarze, ale także ci, którzy mieli jeszcze jakieś finanse, chętnie je na szpital przekazywali. To także, co ciekawe, lekarze byli grupą elit, która najczęściej uciekała z getta, jeżeli by patrzeć przez pryzmat tych elit, o których powiedziałem przed wybuchem II wojny światowej. Taką drogę ucieczki wybrali m.in. Helena Żupnik, Jakub Mendler. Okazało się, że życie poza murami getta nie jest zawsze tak łatwe, no i nie wszyscy tą wojnę poza murami getta przeżyli. Lekarze do końca towarzyszyli także ludności getta. Jak wspominają świadkowie, dr Mieczysław Kerbel, znany laryngolog przed wojną, wyszedł na czele pierwszego pochodu udającego się do dworca kolejowego, gdzie czekały potem pociągi podstawione na dworcu kolejowym, które wywiozły właśnie Żydów do Bełsca, gdzie ich zagazowano w sierpniu 1942 roku. Można powiedzieć, że w pewnej ocenie ocalałych lekarze świetnie wywiązali się z przysięgi hipokratesowej, także w tym ciężkim okresie. Z całą pewnością byli elitą, która spełniła swoją misję do końca i jedyną elitą, która sprawdziła się w tym nieludzkim czasie zagłady. Nową instytucją w getcie, o której już pokrótce, była policja żydowska. Oczywiście zapisała bardzo czarną kartę. Miała potężną władzę, pieniądze. Zresztą naczelnik tej policji, Max Volkmann, chodził po getcie, klepał się po kieszeni i mówił do Żydów, że tutaj w kieszeni mam wasze życie. Co ciekawe, składała się z ludzi głównie napływowych, czyli z ludzi, którzy przybyli do Nowego Sącza. Sam Volkmann, szef policji, pochodził z Chorzowa, gdzie podobno zajmował się prowadzeniem domu publicznego wcześniej, tak powtarzali wszyscy Żydzi świadkowie. Jeżeli chodzi o tych policjantów, już skracając bardzo szybko, większość z nich zapisała się bardzo źle. Tragicznie Haskell Rosenberg, jeden z najbardziej takich brutalnych policjantów. Inni, na przykład Dawid Ullman, to był policjant, który był jeszcze w miarę do dogadania się. Natomiast generalnie Żydzi wspominali, że nawet jeżeli ktoś miał ukrytą truciznę w getcie, to zażywał ją, kiedy przychodziła policja żydowska, a nie Niemcy. Na sam koniec
kwestią podsumowania chcę powiedzieć, że okres II wojny światowej w społeczności żydowskiej, tak i myślę w całej społeczności, ujawnił bardzo wiele nowych twarzy i przemian, które przeszli ludzie, którzy żyli wśród tej społeczności wcześniej. Był to czas, kiedy człowiek stał naprzeciw śmierci i myślał niejednokrotnie tylko o pieniądzach. To właśnie ten czynnik zdeterminował utworzenie nowych elit w czasie właśnie II wojny światowej. Ludzie prości kryminaliści często myśleli, że można kupić wszystko za pieniądze. Zapisali czarną kartę w dziejach żydowskiej społeczności świata, miasta. Niczym światła w ciemności świecili ci, którzy w organizacjach pomocowych i Judenracie nieśli pomoc potrzebującym. To oni głównie wywodzili się z przedwojennych elit. I tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I teraz poprosimy pana profesora Hońdę. Witam państwa bardzo serdecznie. Tarnów był jeszcze większą społecznością, znaczy Tarnów żydowski był jeszcze większą społecznością niż Nowy Sącz. 25 tysięcy mieszkańców to byli Żydzi, znaczy 25 tysięcy Żydów to było 44% mieszkańców. Przez getto przewinęło się prawie 40 tysięcy. Czyli jak gdyby można by powiedzieć, że 40 tysięcy zostało z tego miasta zabitych. Mój referat próbuje pokazać, jaką postawę zajął Judenrat przez cały okres swojego funkcjonowania. Prawdę powiedziawszy, to jest troszkę taki zabieg karkołomny, dlatego że nie mamy zbyt wielu dokumentów, jednak poza komendanturą wojskową, potem komisarzem miasta 39-40, nie mamy zbyt wielu dokumentów. Do tego jeszcze przejrzałem kilkaset relacji świadków i spróbowałem odtworzyć, jak wyglądały dzieje Judenratu Tarnowskiego i wybiegając jak gdyby w przód, chciałbym powiedzieć, że akurat na przykładzie Tarnowa widać całe spektrum zachowań. To znaczy, może bardziej skupię się teraz nie na kim byli członkowie Judenratu, bo to mogę bardzo krótko powiedzieć. Tak naprawdę w Tarnowie to były rzeczywiście elity. Ale na przykładzie historii Judenratu, czy Judenratów, bo tak naprawdę ich było trzy, widać całe spektrum zachowań w stosunku do tego, co zastali Żydzi w Tarnowie w okresie zagłady. Tak naprawdę były trzy Judenraty w Tarnowie. Po wkroczeniu 6 września do Tarnowa przez Niemców cała działalność stowarzyszeń, związków religijnych została zabroniona, ale w październiku 1939 roku zawiązał się z byłych działaczy gminy żydowskiej Hilfskomitee bei der jüdischen Kultusgemeinde, czyli Komitet Pomocy, który próbował, oficjalnie występując w stosunku do władz niemieckich, o to, aby przywrócić normalną działalność. Mamy dokumenty, w których ten właśnie komitet występuje w bardzo konkretnych sprawach. On działa w zasadzie do końca listopada, czy działa do listopada. Nie chcę tutaj wyprzedzać wypadków, ale kwestia jest taka, że Niemcy nałożyli wielką kontrybucję na gminę żydowską, czy na ten jak gdyby komitet, który reprezentował Żydów, i uczestnicy po prostu uciekli przez zieloną granicę do Lwowa. Prawdziwy Judenrat zostaje pierwszy ustanowiony w grudniu 1939 roku i bardzo krótko działa, dlatego że ten drugi Judenrat działa w zasadzie do początku maja 1940 roku. Znowu wyprzedzam wypadki, ale proszę państwa, wszyscy członkowie tego Judenratu zostali albo zamordowani w Tarnowie, albo zostali wywiezieni do obozu w Oświęcimiu, gdzie nikt nie przeżył. I mamy drugi Judenrat, znaczy drugi Judenrat, ale jak gdyby trzeci w kolejności. Wraz z likwidacją drugiego został ustanowiony następny, znaczy drugi Judenrat, pierwszy. I on już działał do wysiedlenia Żydów do 1943 roku. Tak wyglądał skałat
tego pierwszego Judenratu, który miał swoją odrębną nazwę, czyli Komitet Pomocy przy Gminie Żydowskiej, składał się w zasadzie z czterech osób. Na czele stał szacowny w Tarnowie adwokat dr Józef Offner. On był przed wojną prezesem Gminy Żydowskiej. Z kolei Dawid Lenkowicz był jego zastępcą. W jakich sprawach Judenrat, znaczy ten pierwszy Judenrat, zabierał głos? Zwrócił się do władz niemieckich o to, aby uruchomić akcję węglową. Tarnowscy Żydzi przed II wojną światową zaopatrywali biednych Żydów węgiel. Robiono składki, publiczne zbiórki pieniędzy, kupowano węgiel, który był rozdzielany. Judenrat wystąpił do władz niemieckich o to, żeby uruchomić taką akcję, na co władze niemieckie oczywiście się nie zgodziły. To znaczy była to próba powrotu do normalnego funkcjonowania. Z innych przykładów działalności tego komitetu, działalność metrykalna była zabroniona przez Niemców i komitet zwrócił się do władz niemieckich o to, do komisarza miasta o to, żeby pozwolić na to, żeby odbywały się normalne wpisy metrykalne, które miałyby ułatwić, nazwijmy, od strony prawnej funkcjonowanie społeczności żydowskiej. I o dziwo tutaj zgoda nastąpiła, to znaczy komisarz miasta taką decyzję podejmuje. To jest drugi Judenrat, troszkę sobie przestawiłem. Drugi Judenrat, na czele jego stał Salomon Goldberg i dr Mendel Wolf Schenkel. Welch, Engelberg, Speiser i Gabriel Osterweil. Proszę Państwa, cztery z nich to są adwokaci, dwóch to są kupcy. Więc prawdę powiedziawszy, i to tacy bardzo znani, bardzo bogate osoby, niemniej byli to tak naprawdę działacze przedwojenni, którzy już przed wojną angażowali się w działalność gminy żydowskiej, a także niektórzy z nich byli członkami Rady Miasta. Niestety nie mamy zdjęć członków Judenratu. To jest próba odtworzenia z gazety ich działalności, powiedzmy, przed wojną. Mamy trzeci Judenrat i skład trzeciego Judenratu. Tą najważniejszą osobą jest Artur Volkmann, jego zastępcą Eliahu Lehrhaupt. No i mamy całą listę osób. Na jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę, że Paul Reiss, który jest tutaj na którymś miejscu wpisany, stał się członkiem Judenratu, mimo że tak naprawdę członkiem gminy w Tarnowie jest dopiero od 1938 roku. Tarnów przyjmuje uciekinierów z Niemiec i część osób, które jak gdyby z tego, jak chcę nazwać, tej grupy przybywa do Tarnowa, będzie funkcjonowała w Judenracie. Wydaje mi się, że tutaj chodziło między innymi o to, że biegle posługiwali się językiem niemieckim i to ułatwiało kontakty między Judenratem a po prostu władzami niemieckimi. I jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. W przypadku Judenratu czasami trudno odtworzyć, czyli w tych prawdziwych Judenratów trudno odtworzyć, kto był rzeczywiście członkiem tej wybranej instytucji, z tego względu, że wszystkie dokumenty są podpisywane przez dwie osoby. Tak jak tutaj mamy Volkmana i Lehrhaupta, tak naprawdę pozostałe osoby są tutaj na zasadzie pewnego rodzaju odtworzenia. I teraz już bym chciał może powrócić do tego pierwszego Judenratu, czyli tego Komitetu Pomocy. To mamy rzeczywistość okupacyjną i proszę zwrócić uwagę, w mieście pojawiają się
oznaczenia sklepów żydowskich, także opaski. Tutaj mamy decyzję komendanta miasta o tym, że no, jak gdyby Żydzi mają być oznakowani. Zresztą charakterystyczne, proszę Państwa, przed powstaniem Generalnego Gubernatorstwa Tarnów był pierwszym miastem, gdzie wprowadzono oznaczenie Żydów. Co ciekawe, ówczesny komisarz miasta nakazał Żydom noszenie, tak jak tutaj po prawej stronie, na lewej ręce opaski. Dopiero później następuje zmiana i opaska będzie noszona na prawej ręce. Ale bardziej mnie interesuje to, co tutaj chciałem Państwu pokazać. Na odwrocie tej decyzji komendanta wojskowego miasta jest jak gdyby podpisane, że proszę przekazać kupcom żydowskim do wiadomości, co mają zrobić, znaczy jakby, co mają jak gdyby wykonać. I bardzo krótkie słowo, przeglądnąłem Józefa Offnera, czyli przewodniczący komitetu jak gdyby swoim jak gdyby podpisem jedynie przyjmuje do wiadomości. Jest to o tyle charakterystyczne, proszę Państwa, że w Tarnowie wraz z wprowadzeniem ograniczeń w stosunku do Żydów wszelkie odwołania dotyczące noszenia opaski, braku oznaczeń sklepów żydowskich i wiele innych będą nie przechodziły w zasadzie przez ten komitet żydowski, tylko tak naprawdę będą przechodziły przez władze miasta. To znaczy, jak gdyby miasto będzie tym jak gdyby instytucją odwoławczą i Żydzi będą bezpośrednio pisać do komendanta miasta przez ówczesne jeszcze działające służby polskie, a nie przez Komitet Żydowski. I bardzo ważna rzecz. 8 listopada władze niemieckie nakładają kontrybucję na komitet i na gminę żydowską. Nie udało mi się ustalić, jaka to była kwota. Oczywiście Żydom nie udało się tego zapłacić. I 9 listopada zostają zburzone synagogi w Tarnowie. Podpalone i zniszczone synagogi, a także budynek gminy żydowskiej. Komitet w obawie o swoje życie ucieka. 3 osoby z tego komitetu, czyli Offner, Lenkowicz i Waksman uciekają. Zostaje tylko Folkman. Nie wiem z jakich powodów, dlaczego w każdym razie w obawie o życie uciekają przez zieloną granicę do Lwowa i tutaj los się ich jak gdyby... No, nie wiemy, jakie są ich dalsze losy, w każdym razie los się tutaj ich urywa. Nie możemy odtworzyć, w każdym razie nie ma żadnych dokumentów. Komitet, który miał reprezentować Żydów, w obawie o własne życie po prostu ucieka. Mamy ogłoszoną jak gdyby w grudniu 1939 roku powstanie Judenratu i oczywiście, proszę Państwa, w dalszym ciągu są wprowadzane ograniczenia w stosunku do Żydów, między innymi jeżeli chodzi o poruszanie się, ograniczenie, czy jak gdyby, żeby była krótsza godzina policyjna. W każdym razie mamy tutaj wprowadzone bardzo konkretne przepisy dotyczące pracy przymusowej. Tutaj komisarz miasta nadaje Radzie Żydowskiej uprawnienia do jak gdyby rejestracji i jak gdyby prowadzenia tej działalności. Od razu powiem, że to trwa bardzo krótko, bo już w sierpniu 1940 roku Judenrat zostaje pozbawiony tego przywileju na rzecz niemieckiego urzędu pracy. W kwietniu 1940 roku ma miejsce w Tarnowie początek akcji AB, której zostają profilaktycznie aresztowani, tutaj w cudzysłowie profilaktycznie, adwokaci i nauczyciele, w tym także Żydzi. Pierwszy Judenrat po raz pierwszy oficjalnie protestuje. Tym bardziej, proszę Państwa, od razu powiem, że jak gdyby koledzy z Judenratu, adwokaci, wystąpili w obronie tych, którzy zostali po prostu aresztowani. Skończyło się dla nich tragicznie, dlatego że cały Judenrat zostaje aresztowany i pojawia się nam
drugi Judenrat. Znaczy, jak gdy pojawia się drugi Judenrat, część członków tego Judenratu poprzez łapówki, próby dojścia do gestapa i powiedzmy władz niemieckich jest w stanie wykupić osoby, ale od razu powiem, że to trwa do 1941 roku, dlatego że ci, którzy zostają wypuszczeni, trafiają z powrotem do więzienia i koniec jest taki, proszę Państwa, że ten pierwszy Judenrat, który zaprotestował przeciwko rozpoczęciu akcji AB, czyli jak gdyby rozpoczęciu aresztowania inteligencji żydowskiej, polskiej, bo tutaj aresztowano i Żydów, i Polaków, kończy się tym, że tak naprawdę wszyscy członkowie Judenratu albo zostają zabici w mieście, albo zostają wywiezieni do Oświęcimia, gdzie bardzo szybko giną. Zresztą tutaj warto przytoczyć, że 14 czerwca z Tarnowa wyrusza pierwszy transport właśnie tych przede wszystkim więźniów aresztowanych w czasie tej akcji AB, ale nie tylko, pierwszy transport, który wyrusza do Oświęcimia. Mógłbym bardzo długo mówić jeszcze, jakie decyzje podejmuje Judenrat w Tarnowie. Proszę Państwa, Niemcy zlikwidowali cały system opieki medycznej. Zlikwidowali jak gdyby możliwość funkcjonowania domu starców, ambulatorium, sierocińca. I tutaj Judenrat podejmuje bardzo dużo licznych decyzji, które mają pomóc społeczności żydowskiej. I jest w tym bardzo elastyczny. To znaczy w tym sensie, że z jednej strony władze niemieckie zwracają się bardzo często do Judenratu o majątek. Na przykład Judenrat Tarnowski musiał wyposażyć jednostki wojskowe, które stacjonowały w Tarnowie. W Tarnowie. Mamy kilka akcji takich. Piąty szwadron, szósty szwadron, piąty batalion policji są jak gdyby wyposażane przez Judenrat. Jeżeli chodzi o drugi Judenrat, warto by było tutaj jeszcze powiedzieć, że ten Judenrat bardzo praktycznie podszedł do kwestii jak gdyby stosunku z Niemcami, dlatego że w Judenracie poza tymi wcześniejszymi instytucjami, jak Wydział Socjalny, Wydział do spraw pracy przymusowej, komisja sanitarna, powstał specjalny wydział gospodarczy zaopatrujący Niemców. To znaczy jak gdyby specjalne warsztaty, w których szyto ubrania, wykonywano buty na potrzeby stacjonujących w mieście Niemców, co miało jak gdyby ułatwić życie pozostałym Żydom. Niemniej drugi Judenrat właściwy ma jak gdyby jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Rozpoczynają się akcje wysiedleńcze. To znaczy w 1942 roku mamy pierwszą akcję wysiedleńczą i pierwszy Judenrat musi przygotować listy osób, które mają być wywiezione. W Tarnowie pojawia się tak zwana idea wysiedlenia miejscowego, to znaczy starcy i młodzież, znaczy dzieci i starcy mają być po prostu rozstrzelani. Część ma być wywieziona do Bełżca, część została po prostu w samym mieście zgładzona na żydowskim cmentarzu. W czasie tej pierwszej akcji, którą kierował bezpośrednio Martin Felenc, zabrakło osób do wywiezienia. I oficjalnie Felenc zażądał od Judenratu dodatkowych list. Zatelefonował, Judenrat musiał stacjonować, znaczy być pod telefonem, a dwaj, czyli starszy i jego zastępca, stali na rynku w Tarnowie, tak jak tutaj to troszkę widać. W każdym razie Felenc zatelefonował do Judenratu z prośbą o natychmiastowe przygotowanie następnych list.
na co odzywa się Paul Reiss, mówiąc, jeżeli jesteście mordercami, to sami zostańcie nimi, a nie róbcie z nas morderców. I teraz mówię to dlatego, że to sprzeciwienie się akcji spowodowało, że Ferenc przyjeżdża do Judenratu i wszystkich obecnych zastrzelił. To znaczy po prostu bezwzględnie zastrzelił. Pokazuje to jak gdyby sytuację, że członkowie Judenratu także wykonali jak gdyby taki gest solidarności. Nie będziemy przecież mordercami. Proszę Państwa, nie wszyscy, dwaj, czyli przełożony i jego zastępca, brali udział w dwóch następnych akcjach. Przy trzeciej akcji kierowanej przez Amona Goetta zostają wszyscy zlikwidowani. To znaczy wszyscy członkowie Judenratu, którzy jeszcze gdzieś byli, zostali zlikwidowani. Przeżył tylko jeden. Muszę kończyć. Ja bardzo szczegółowo opisałem to w swoim artykule, jakie decyzje podejmował Judenrat. Szczegółowo opisałem także biogramy poszczególnych osób. Starałem się to zrobić. Niemniej chciałbym tutaj podkreślić, że tak naprawdę trzy Judenraty i trzy różne postawy wobec tego, co się dzieje. Proszę jednak pamiętać, że wszystko się dzieje w różnej sytuacji politycznej i jak gdyby prawnej w stosunku do tego, co się dzieje. Zupełnie inaczej wygląda pierwszy Judenrat, gdzie wszyscy są zaskoczeni ograniczeniem wolności, ograniczeniami w stosunku do Żydów i grabieżą w zasadzie i niszczeniem mienia żydowskiego. Członkowie Judenratu uciekają. Drugi Judenrat próbuje zaprotestować i próbuje jak gdyby pokazać, że solidarność w stosunku do innych nauczycieli, adwokatów, inteligencji, która jest aresztowana i kończy się to dla niej z jednej strony zamordowaniem, ewentualnie wywózką do Oświęcimia. Trzeci Judenrat, dwaj seniorowie biorą udział we wszystkich akcjach i kończy się to dla nich tragicznie, bo po prostu zostają na koniec zabici przez Amona Goetta. Część tego Judenratu podczas pierwszej wysyłki płaci najwyższą cenę, płaci cenę swoim życiem za to, że nie chcieli dopisać kolejnej listy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję również za zachowanie dyscypliny czasowej, co rzadko się zdarza. Otwieram dyskusję, zachęcam do zadawania pytań. Ja sobie pozwolę pierwsza skomentować wystąpienie doktora Piątkowskiego. Właściwie to chciałam się odnieść do sformułowania, które użyłeś, mianowicie ewenement, jeżeli chodzi o, Radę Radomską, dystrykt Radomskiego. A z tego to powodu, że no, nie do końca pozwolę się zgodzić, jeżeli mówisz o strukturze oczywiście, a odnoszę się tutaj do terenu moich badań, czyli do Wschodniego Górnego Śląska i Centrali Żydowskich Rad Starszych Wschodniego Górnego Śląska. To była rozbudowana struktura i rzeczywiście obejmująca swoim terenem ponad 34 gminy i 100 mniejszych gmin żydowskich. I w związku z tym pytanie, jaki wpływ miała ta rada na teren, jakie były relacje z terenem, to po pierwsze. Po drugie, interesuje mnie tutaj postać Diamenta i okoliczności jego, bezpośrednie okoliczności powołania na przewodniczącego. Jego też pewne samopoczucie, samoocena z racji pełnionej funkcji i oceny społeczeństwa, społeczności żydowskiej, jego postępowania. Następne pytania, proszę. Do wszystkich referentów część powtórzenia tego samego pytania. Co wiemy o trybie powołania składów? Bo z terenu, którym ja się zajmuję, mamy do czynienia z trzema sytuacjami. Oczywiście inicjatywa wychodzi od Niemców zawsze. Natomiast raz odbywa się to w trybie zwołania ogólnego zebrania Żydów, a przynajmniej tych, którzy przychodzą, i deliberowania, kto ma wejść w skład, więc rodzaj wiecu.
Raz komendant wojskowy wyznacza jedną osobę i ta ma dobrać sobie kogoś. Inna sytuacja, że kilka osób, które cieszą się pewnym autorytetem, może z punktu widzenia funkcji, na przykład rabini, oni mają z kolei, znając środowisko, wskazać tych pierwszych czy pierwszy proponowany skład Judenratu. I w zasadzie ta kwestia tu w tych trzech referatach nie padła. W jakim trybie te składy wyłoniono, jeżeli wiemy coś na ten temat? Ja mam pytania do pana doktora Piątkowskiego. Pierwsze chciałam spytać, co się stało z zarządem gminy żydowskiej radomskiej i dlaczego do nich się nie zwrócono właśnie, a Niemcy się nie zwrócili, żeby powołać wśród nich Judenrat. Dlatego, że mamy w sumie podobną sytuację w Warszawie. W Warszawie też powstaje Komisja Koordynacyjna Organizacji Opiekuńczych i Społecznych, która zajmuje się opieką społeczną w czasie oblężenia. Natomiast ona przez Niemców nie zostaje właściwie zauważona. Niemcy idą do gminy, która też jest jakoś tam rozproszona i zdziesiątkowana w czasie września, a jednak tu jest trochę inaczej, Niemcy działają. Druga rzecz, chciałam spytać, co to jest ta akcja palestyńska, o której pan wspomniał? Gdyby pan mógł chwilę coś powiedzieć na ten temat. O doktorze Szenderowiczu, czy tym jednym z ocalonych z Rady Radomskiej. No rzeczywiście on był chyba oskarżony po wojnie o... tak. Czy w archiwum Engelbluma zachowały się relacje z Radomia, gdzie on jest przede wszystkim potępiany za handlowanie świadectwami otwrzenia, które tam z jakimś ogromnym... Znaczy było wymagane, żeby je co miesiąc jakoś tam podbijać, on potem za to brał jakieś kolosalne łapówki i to głównie się zarzuca w czasie wojny, znaczy uchodźcy z Radomia w Warszawie, tak o nim mówią. I jeszcze jedno drobne pytanie. Diament był również doradcą ŻSS przy szefie dystryktu radomskiego i chciałam spytać, kto go zastąpił po jego śmierci? Bo nie mam takiej informacji. Dziękuję. Ja też do pana, takie pomocnicze jakby, to znaczy ja spotkałem się z takim sformułowaniem, niestety nie pamiętam go dokładnie, że Józef Diament był partnerem biznesowym ojca Ganzweicha i podobno znajomym rodziny. Chciałem zapytać, podobno nie miał dobrej opinii jako człowiek przed wojną. Też nie pamiętam tych sformułowań. I chciałem zapytać, padło też, tutaj się pojawił Meryn, nie wiem, może to jest, czy to był jakiś krewny Merynów, tych częstochowskich i Mońka Meryna. To może pozwolimy odpowiedzieć. Proszę państwa, zacznę od tej gminy żydowskiej. Mój rodzinny Radom słynie obecnie z wielu rzeczy, z lotniska, z chytrej baby. Przed wojną podobno słynął z historii, które działy się w żydowskiej gminie wyznaniowej w Radomiu. Jakiś czas temu w Krakowie właśnie, bodajże w czasie drugiego spotkania na konferencji Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach polskich, ja mówiłem, referat wydrukowany, o wszystkich historiach dotyczących walki politycznej o zdobycie dominacji w gminie radomskiej. Znalazłem też taką wypowiedź z 1938 roku, gdzie ktoś powiedział na forum publicznym, dzisiaj sytuacja w gminie jest taka, że jeżeli ktoś pochodzi z Radomia, to wstydzi się po prostu przyznać do tego, żeby się całkowicie nie skompromitować. Gmina radomska była przez cały okres międzywojenny przedmiotem niezwykle silnej walki. Nie chcę państwu o tym opowiadać dokładnie. Dlaczego, proszę państwa, Niemcy tą gminą się nie zainteresowali? Otóż w początkach 1939 roku, chcąc uciąć czy też odwlec na pewien czas właśnie spory, zarząd żydowskiej gminy wyznaniowej w Radomiu wybrał na stanowisko przewodniczącego działacza komunistycznego, więzionego wielokrotnie. Zdawano sobie sprawę, że wojewoda kielecki unieważni tą nominację i cały tryb administracyjny związany z ponownym wyborem rady, rozwiązaniem, pozwoli tym lokalnym graczom dać pewien czas.
Moim zdaniem gmina, nie mówię tutaj o urzędnikach, bo oczywiście rabinat funkcjonował, ale gmina, jeżeli mówimy o Radzie, albo po prostu nie funkcjonowała, albo była całkowicie skompromitowana, albo też, co wydaje mi się najbardziej prawdopodobne, jej działacze, członkowie jej władz ulegli 6 września tej panice ewakuacyjnej i po prostu opuścili miasto. Przechodząc w tym momencie do pytania pana profesora Berenta, jak to wyglądało w naszym przypadku? Otóż kiedy 8 września w godzinach popołudniowych do Radomia wjechały czołgi, członkowie Komitetu Społecznego, Polacy i Żydzi, zostali wezwani przed oblicze dowódcy dywizji pancernej, która zajęła miasto, i oświadczono im, że od tego momentu oni są reprezentantami ludności wobec niemieckiej armii. Jeżeli dojdzie do jakichś prób zamachu czy samotażu, mogą spodziewać się, że zostaną rozstrzelani, a więc z jednej strony są zarówno zakładnikami, z drugiej strony, jeżeli władze niemieckie będą miały jakieś życzenia czy polecenia w stosunku do mieszkańców miasta, właśnie poprzez te osoby te polecenia będą artykułowane. Nie wiemy do końca, jak to się stało, natomiast mamy taką relację mówiącą, że w pewnym momencie część żydowska tego komitetu po prostu została przekształcona w Radę Starszych i tak to się odbyło. Myślę, że była to jakaś decyzja bez wnikania specjalnego po prostu w skład, bez badania zaszłości. Te osoby, które akurat były na miejscu, w tym organie się znalazły. Jeżeli chodzi o Diamenta, proszę Państwa, powiem szczerze, trudno mi powiedzieć, jaką cieszył się opinią. Nie wiem, dla mnie, który mogę powiedzieć, dość dobrze zna dzieje radomskich Żydów, to był człowiek znany aż do 1939 roku, no tylko z jednego, że wspólnie z Jakubem Rosenbergiem prowadził odlewnię żelaza i ta odlewnia żelaza była jednym z większych zakładów, dobrze radziła sobie na rynku. Natomiast tak jak powiedziałem, on nie był zupełnie aktywny politycznie, społecznie, kulturalnie, charytatywnie. Dopiero przy okazji badań nad Judenratem miałem okazję pochylić się nad tą postacią. Trudno mi też powiedzieć, czy Arnold Meryn, współwłaściciel również odlewni żelaza, był kuzynem częstochowskich Merynów. Myślę, że pochylę się nad tym tematem przed oddaniem tekstu do druku. Tutaj wspomnę, mówiąc chronologicznie, oczywiście ja, proszę Państwa, mówiąc o tym, że Radomska Rada jako Rada Dystryktowa była ewenementem, wykonałem pewien skrót myślowy, gdyż no, myślę w kategoriach generalnego gubernatorstwa. My tutaj tak jesteśmy z innych okupacji, że tak powiem. Także oczywiście, jeżeli patrzymy na dzieje Żydów polskich pod okupacją, to tutaj Śląsk te struktury miał bezsprzecznie lepiej rozbudowane, natomiast faktycznie, jeżeli popatrzymy na 4, a później 5 dystryktów generalnego gubernatorstwa, to żaden dystrykt oprócz radomskiego takiej rady dystryktowej nie miał. I proszę Państwa, pytanie, akcja palestyńska. W kilka miesięcy po likwidacji radomskiego getta w końcu 1942 roku Niemcy ogłosili, iż istnieje możliwość wyjazdu do Palestyny i osoby tam wyjeżdżające zostaną wymienione na żołnierzy niemieckich wziętych do niewoli przez aliantów. W Radomiu, chociaż inne miasta tą akcją zostały również ogarnięte, zaproponowano, iż 40 osób może wyjechać w ramach takiej wymiany. Właśnie Chaim Szenderowicz, którego tutaj wspominaliśmy, miał za zadanie tę listę ułożyć i po wojnie oskarżano go, że od osób, które znalazły się w tej 40, pobrał bardzo poważne łapówki. Kiedy, proszę Państwa, nadszedł ten dzień, przyjechały samochody, okazało się, że na placu chętnych do wyjazdu jest 120
osób Niemcy zapakowali ich wszystkich na ciężarówki. To faktycznie była elita miasta i co więcej, ludzie spodziewając się, że jadą w świat i nigdy tu nie wrócą, brali ze sobą to, co mieli najcenniejsze. Znamy bardzo dobrze przebieg tej egzekucji. Dowodził nią Niemiec o nazwisku Kapke, znany z tego w Radomiu, że przy każdej egzekucji zakładał białe rękawiczki i później rzucał je do masowego grobu, dowodził ukraińskim plutonem rozstrzeliwującym więźniów. Wszystkie te 120 osób zostały zawiezione na cmentarz żydowski w Szydłowcu, 30 km od Radomia, gdzie czekał już wykopany dół. I tutaj doszło do wydarzeń zaskakujących. Jedna z dziewcząt przywieziona właśnie do Szydłowca, stojąc nad tym dołem, oświadczyła Kapkemu, że jest to jakaś pomyłka, bo akcja dotyczy inteligencji, a ona jest z rodziny rzemieślniczej. I Kapkę wybrał 12 osób, którym kazał wejść z powrotem na ciężarówkę i odwiózł te osoby do obozu pracy w Radomiu, natomiast pozostali więźniowie zostali rozstrzelani. Oczywiście można domniemywać, że Niemcy w tym momencie obłowili się bardzo materialnie, przechwytując mienie brane przez więźniów. I sprawa ostatnia, ocena Józefa Diamenta. Ja, proszę Państwa, wiem, że to jest niezwykle łatwe po kilkudziesięciu latach, siedząc w miękkim fotelu, dywagować nad tym, że ktoś postępował dobrze, czy postępował źle. Oczywiście, jeżeli mówimy o prezesach rad, gdzieś z jednej strony mamy Adama Czerniakowa, z drugiej strony Chaima Rumkowskiego i gdzieś, jak myślę, taka była też intencja tego pytania, między Rumkowskim a Czerniakowem powinienem Diamenta umieścić. Dla mnie jest to postać, proszę Państwa, na plus mimo wszystko. Kiedyś wyraziłem taki pogląd i potwierdzam ten pogląd. Warto, proszę Państwa, pamiętać, wspominaliśmy kilkakrotnie, bardzo często mówi się o tych sprawach, nie rozumiejąc kontekstu czasowego. Pamiętajmy, że te rady powstawały w końcu 1939 roku, gdzie wszystkim zdawało się, że okupacja będzie kilkumiesięcznym epizodem. Przecież wiosną 1940 roku miała przyjść aliancka ofensywa, Niemcy mieli zostać pokonani i tak naprawdę wszystko miało wrócić na dawne tory. Dlatego też moim zdaniem ci ludzie, którzy w pierwszych tygodniach okupacji wchodzili w skład rad, oni stawali na czele lokalnych społeczności, podejmując trudne wyzwanie i robiąc dobrą robotę. Jeżeli chodzi o Diamenta, to jego czarną legendę, jeżeli mogę tak powiedzieć, wylansował do pewnego stopnia Adam Rutkowski, który nosząc jeszcze nazwisko Abraham Rosenberg przeszedł przez radomskie getto. Kiedyś od żony Adama Rutkowskiego dostałem artykuł, którego autor nigdy nie opublikował, bardzo taki krytycznie omawiający życie w radomskim getcie, opisujący te działające przez całą noc lokale, to, że właściwie wszystko można kupić, to, że jedni się bawili, a inni umierali. Natomiast, proszę Państwa, przejrzałem sobie na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania jeszcze raz te zachowane źródła. Tak naprawdę w tych krytycznych opiniach nie oskarżano nigdy żadnej osoby za to, że po prostu była w Judenracie. To nie jest tak, że ktoś był kolaborantem. Oskarżenia dotyczyły postawy. Postawy i korzystania z tych przywilejów, które wiązały się z byciem w Radzie. Pisano także o Diamencie, że jego współpracownikach, że byli to ludzie, którym wydawało się, że utrzymując bliskie kontakty z Niemcami przeżyją wojnę. Pisano o tej pewnej swobodzie obyczajowej. Ja też o tym nie mówiłem, zwróciłem uwagę, że proszę Państwa, wśród personelu Judenratu przeważająca większość osób, nawet w dość zaawansowanym wieku, to są single, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. To jest środowisko panien i kawalerów, co też być może w pewnej mierze raziło tutaj
mieszkańców dzielnic zamkniętych. Tak naprawdę, proszę Państwa, z działalnością Diamenta jako przewodniczącego Judenratu wiąże się jedno wydarzenie, które skompromitowało go kompletnie, mianowicie w grudniu 1942 roku, ponieważ Radom jako stolica dystryktu miał gigantyczne problemy mieszkaniowe. W grudniu 1942 roku Niemcy zarządzili, że miasto ma opuścić 2000 osób narodowości żydowskiej, które zostaną skierowane na obszary wiejskie w okolice Buska i Jędrzejowa. Judenrat zajmował się tą sprawą i radni ustalili, że pozycja majątkowa nie będzie kryterium branym pod uwagę przy sporządzaniu list do wysiedlenia. Mimo tego Józef Diament złamał to postanowienie. Na ten temat jest kilka relacji. Wysłał swoich pracowników do żydowskiej samopomocy społecznej. Zabrali oni kartotekę podopiecznych ŻSS i na jej podstawie sporządzili listę osób do wysiedlenia. Oczywiście to wysiedlenie objęło osoby najuboższe, spoczywające, że tak powiem, na barkach i żydowskiej samopomocy społecznej i radomskiej rady. Ale proszę Państwa, ja też wczytałem się ostatnio jeszcze raz w te relacje. Jak gdyby moim zdaniem widać w nich, że ci, którzy na przykład kontaktując się z pracownikami ŻIH-u po wojnie rozmawiali, jak gdyby rozumieli to, bo tam nie ma zarzutów o to, że postępiono w ten sposób. Podkreśla się jednak to, że cała ta akcja sparaliżowała działania opiekuńcze w Radomiu, no bo ludzie zaczęli zabierać swoje dokumenty z żydowskiej samopomocy społecznej, gdzieś tam się ukrywać. To był bardzo poważny cios. Tym wydarzeniem obciążono bezpośrednio Józefa Diamenta i na nim bezsprzecznie spoczywa odpowiedzialność. Natomiast proszę Państwa, jak popatrzymy na całość prac wykonywanych przez Radę, wydaje mi się, że jest tutaj więcej plusów zdecydowanie niż minusów. I jeszcze na koniec przypomnę właśnie ten kontekst czasowy. Do momentu, kiedy tworzy się Radomska Delegatura Żydowskiej Samopomocy Społecznej i rozbudowuje się, właściwie Judenrat prowadzi to wszystko, co prowadziła gmina. Szpital, przytułek dla starców i karek, sierociniec, dożywianie. Później, nie wiadomo czy z własnej woli, czy na polecenie Niemców, przekazuje większość tych instytucji właśnie Delegaturze Żydowskiej Samopomocy Społecznej i od tego momentu, tak naprawdę od przełomu 1941 i 1942 roku, staje się taką po prostu biurokratyczną instytucją, która jedynie przydziela mieszkania, kontaktuje się z Niemcami i jej imidż jest zdecydowanie zły. Dziękuję. Pan profesor Hojndo. Nie ma dokumentów pokazujących, w jaki sposób zostaje wybrany Judenrat. Skład sugeruje, że byli to tak naprawdę przedwojenni działacze. Większość z nich to byli przedwojenni działacze, więc podejrzewam, że nie dokonał tego samowolnie, nazwijmy to, komisarz miasta, który był bardzo aktywny, jeśli chodzi o ograniczenia, wprowadzanie różnych przepisów dotyczących Żydów. Wydaje mi się, że mogło to być według takiego scenariusza, że zostaje wybrany wcześniejszy przełożony gminy, przedwojenny przełożony gminy Salomon Goldberg, który dobiera sobie współpracowników. I to są tak naprawdę jego wszyscy współpracownicy, którzy w tym pierwszym Judenracie występują. W przypadku drugiego Judenratu mogę już jednak powiedzieć, że następuje pewna zmiana, dlatego że drugi Judenrat zostaje ogłoszony decyzją szefa Sicherheitspolizei ISD w Tarnowie, który jak gdyby podejmuje decyzję o powołaniu nowego Judenratu, który następnie, informuje komisarza miasta i starostę miasta, bo Tarnów był miastem, gdzie był jak gdyby stacjonował komisarz, a także starosta powiatu i tylko ich informuje, że taka zmiana nastąpiła. A więc troszkę jak gdyby pierwszy inaczej został wybrany, a drugi inaczej, ale
materiały źródłowe do samego wyboru są wyjątkowo po prostu skąpe i na ten temat niewiele jest. To mogę tylko tak skomentować. Natomiast w Nowym Sączu było bardzo podobnie jak w Tarnowie, czyli też nie mamy dokumentów, które mówią o powołaniu i o składzie tego pierwszego judenratu w całej pełni. I zupełnie tak samo jak w Tarnowie, prawdopodobnie kluczem była też jakaś bazowanie na tej instytucji Rady, na instytucji Gminy Żydowskiej przed wybuchem II wojny światowej, ponieważ część z tych nazwisk właśnie z tego środowiska, nazwijmy rzemieślniczego, pojawia się wśród członków Judenratu. Samo jakby skompletowanie składu Judenratu w Nowym Sączu to też nie jest pełna, nie ma pełnej listy, tak? Bo naprawdę dokumenty na ten temat są bardzo, bardzo skąpe. Także tyle w tej kwestii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Profesor Berendt. W kontekście Nowego Sącza padło pytanie o tym, że zamożni ludzie dawali dat. Czy to jest precyzyjne określenie? Czy to były dobrowolne darowizny zamożnych ludzi, czy też wprowadzono rodzaj opodatkowania? Bo w Pińsku, gdzie dokumentację znam, widać, że gdy Niemcy zażądali kontrybucji, Judenrat po prostu podjął decyzję o tym, że wszyscy mają wpłacić określone kwoty i mamy zróżnicowanie zależnie od tego, co oni wiedzą na temat stopnia zamożności danej rodziny, powiedzmy od 50 rubli do 200 rubli, bo jeszcze sowiecką walutą się wówczas wykorzystywane. Czy coś wiemy, czy to jest dobrowolne, czy przymusowe? Tak, ja tutaj użyłem w swoim wystąpieniu słowa opodatkowanie, ale to nie jest faktycznie precyzyjne, ponieważ to były składki dobrowolne tych ludzi i te składki trafiały przez żydowską samopomoc jakby do obsługi szpitala, ponieważ jakby te dwa organizmy czy dwie instytucje były ze sobą bardzo ściśle powiązane. Więc nie wydaje mi się, że było to opodatkowanie. Nie znalazłem jeszcze informacji, żeby to w ten sposób wyglądało, bardziej na zasadzie datków po prostu tej społeczności, która miała jeszcze jakieś finanse ze sobą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam na następną sesję.